Niech Pan Was spokojem. Czwartek, 17 listopada, wspomnienie świętej Elżbiety Węgierskiej. W Apokalipsie święty Jan ma dalej wizję, kolejną wizję, jest w niebie i tym razem widzi potężnego anioła obwieszczającego donośnym głosem, kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie. Jest pewna księga. No, ale chcielibyśmy się dowiedzieć, co tej księdze jest, i teraz są dwa pytania. No, kto jest godzien, to jest pierwsze, ale kto w ogóle potrafi otworzyć tą księgę i przeczytać to, co tam jest zawarte. Czyli widzimy, że jest pewna tajemnica. Moglibyśmy powiedzieć, że w tej księdze jest zawarty sens sens naszego życia, może sens nawet cierpienia, czy sens śmierci. Jest tajemnica i póki nie otworzymy tej księgi, póki nie znajdzie się ktoś, kto ją otworzy, ktoś, kto ją objaśni i ktoś, kto nam poda, będziemy żyli bez sensu. Nie będziemy mieli tej perspektywy, będziemy się błąkać tutaj. No i co? Będziemy płakać, tak jak Jan. A ja bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny by księgę otworzyć, ani nawet, na nawet na nią patrzeć. Na szczęście jest nadzieja. Jeden ze starców mówi do Jana: przestań płakać, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. To jest właśnie Jezus Chrystus, lew z pokolenia Judy. On jest tym, który jest godzien otworzyć tą księgę, łamie tą pieczęć, otwiera. Znaczy, że całą naszą historię możemy zrozumieć dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus jest tym, który przychodzi tutaj na świat, albo aby nam o Bogu opowiedzieć, ale też i opowiedzieć nam i o nas, i o naszym grzechu, i o naszych słabościach, ale również o tym wszystkim, co Bóg nam dał, jaki depozyt w nas złożył, opowiedzieć nam o naszej nieśmiertelności, opowiedzieć o Bożej miłości. I w Chrystusie widzimy sens wielu rzeczy i trudu, i cierpienia, i ewangelizacji, i ostatecznie widzimy nawet sens. Śmierci, która prowadzi do zmartwychwstania. Nie trzeba dzisiaj właśnie płakać, ale cieszyć się, że ta tajemnica dzięki Jezusowi Chrystusowi została wyjaśniona. No i na końcu to uwielbienie. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity, i krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami. A będą królować na ziemi. Godzien jest właśnie Pan Jezus. Godzien, nie tylko otworzyć tę księgę, ale dzisiaj godzien jest, aby przyjąć i naszą chwałę. I w Ewangelii Chrystus też płacze. Nie tylko Jan w Apokalipsie płacze, ale też i Chrystus dzisiaj płacze, będąc blisko Jerozolimy, na widok tego miasta, płacze i mówi: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ciekawe, Jeruzalem, miasto pokoju. A dzisiaj Chrystus mówi, że to nie rozpoznaje to tego, co służy pokojowi. I też tutaj się pojawia ta kwestia: poznać czy rozpoznać? Izraelici, naród wybrany, święte miasto Jeruzalem, nie rozpoznają tej tajemnicy, nie potrafią otworzyć księgi, nie potrafią przeczytać, że tyle wieków czekali na Mesjasza, a teraz Mesjasz się pojawia. Ten, który przynosi pokój książę pokoju. Nie potrafią tego zrozumieć, nie potrafią odczytać. To wszystko poprzez ich upór jest przed nimi zakryte. Na szczęście przed nami jest otwarte Słowo Boże, które już rozumiemy, a w tym Słowie Bożym możemy zrozumieć historię świata możemy zobaczyć historię zbawienia i w tej historii zbawienia również naszą historię, która zawsze jest święta i zawsze prowadzi nas do Boga. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty.